po tego ruchu i figury, bo w pierwszym odcinku bodajże stwierdziłaś, że oprócz tańca jeszcze miło by właśnie było trochę wyrzeźbić sylwetkę i zgubić kilogramy. Udało się to już, czy jeszcze nie? Tak, mówiłam, że to fajny efekt uboczny tak zwany tańca. No coś tam na pewno, no, pracujemy po kilka godzin dziennie od 2 miesięcy, więc dziwne to by było, gdybym gdzieś tam nie zrzuciła tych kilogramów, ale wydaje mi się, że masowo nie ma dużej różnicy, bo tam jakieś mięśnie się... Janek zadbał o mięśnie. No tak, ale no wiecie, jak codziennie trenujecie, zaczynacie takim jakieś troszkę rozgrzewką, fitnessem i wszystkie te koordynacje i potem do tego jeszcze ten samotny taniec, potem rozciąganie. Jak to codziennie, to się wam po prostu kumuluje w tym ciele i no, oni zawsze te gwiazdy myślą, że oni to w pierwszych 2 tygodniach zgubą. I to tak naprawdę nie działa, bo ten organizm do tego przyzwyczaja i potem jak on już teraz działa w tym, także ona już może jest cokolwiek i tak by nie przytyła, bo po prostu jest to spalanie jest lepsze, bo ma ruch i ogólnie potem się traci waga, no, bo te próby w ATM-ie, co mamy, tak tam tańczymy 3-4 razy pod rząd i teraz mamy 2 tance, tak to już jest 8 razy, to już macie godzinę fitnessu po prostu na maksa. Dlatego musimy tańczyć dalej, bo naprawdę mój organizm się dopiero teraz rozkręca i wydaje mi się, że teraz dopiero tak naprawdę jestem w stanie zatańczyć pewne rzeczy, bo tak jak wcześniej kondycyjnie było lepiej, 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 ale potem był taki jakiś zastój, że padały mi w ogóle stawy, wszystko mnie bolało, czułam, że nie mam siły, a teraz jakby od nowa chyba organizm zaczyna rozumieć i się przyzwyczaić do tego ruchu, z którego czerpię energię.